Krok szósty. Boża wola, a Twoja modlitwa. Uzgodniliśmy, że pierwszy krok, zrezygnowanie z własnej woli w danej sprawie, jest najtrudniejszym ze wszystkich. Wielu uważa, że to krok ósmy, ostatni stopień w poznawaniu Bożej woli w Twoim życiu jest najbardziej pasjonujący, ponieważ wtedy zaczynamy dostrzegać działanie niebiańskich mocy. Ale krok szósty jest najważniejszy, ponieważ dotyczy proszenia Boga o prowadzenie podczas podejmowania przez Ciebie decyzji. Gdyby zaistniała sytuacja, w której byłby czas tylko na jeden z ośmiu kroków, to ten powinien być tym, który należałoby wybrać – modlitwa. Nie ma nic ważniejszego w życiu chrześcijanina i nie ma nic bardziej niezbędnego w procesie poznawania Bożej woli. Modlitwa często jest lekceważona i niedoceniana. Często układamy nasze własne plany, a kiedy umysł mamy już zaprzątnięty tym, co chcemy zrobić, nagle przypominamy sobie, żeby się pomodlić. Czy zdarzyło się Wam być na jakimś zebraniu, gdzie po kilku godzinach omawiania wszystkich za i przeciw, tu przed przeprowadzeniem głosowania i na chwilę przed udaniem się do domu ktoś zaproponuje, czy nie powinniśmy pomodlić się zanim zakończymy? Modlitwa potrzebna jest na każdym stopniu poznawania Bożej woli. Bez modlitwy nie mamy szans na zrezygnowanie z własnej woli w danej sprawie. Bez modlitwy czytania Pisma Świętego może przynieść nawet pewne szkody, a nie błogosławieństwa. Prawdopodobnie największe korzyści z zasięgania rady u wierzących przyjaciół możemy osiągnąć wtedy, gdy modlą się za nas i gdy modlimy się razem. Modlitwa ma decydujące znaczenie od początku do końca całego procesu szukania Bożego prowadzenia, tak jak ma decydujące znaczenie od początku do końca całego chrześcijańskiego życia. Kiedy Nehemiasz martwił się z powodu zastoju w odbudowie świątyni, król zauważył jego smutny wyraz twarzy i zapytał, jaka jest przyczyna jego zmartwienia. Nehemiasz był zaskoczony. Nie planował rozmowy z królem na temat problemów, z jakimi borykają się Izraelici w Jerozolimie. Wtedy król zaskoczył Nehemiasza jeszcze bardziej, gdy powiedział, o co chciałbyś prosić. Nehemiasz nie miał czasu dokładnie rozpatrzyć wszystkich okoliczności czy skonsultować się ze swoimi przyjaciółmi. Miał czas tylko na jedno, najbardziej istotną rzecz. Bez zastanowienia w obecności króla skorzystał z najważniejszego kroku w poznawaniu Bożej woli. Czytamy, wtedy pomodliłem się do Boga niebios. Zanim dał królowi odpowiedź, kierując się swoją mądrością, Nehemiasz zwrócił się z prośbą o Boże prowadzenie i prośba ta została wysłuchana. Natychmiast otrzymał właściwe słowa, o które prosił. Możecie i wy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy trzeba będzie powziąć natychmiastową decyzję, na przykład na autostradzie. Możesz próbować swojego sprytu, albo możesz postąpić tak jak Piotr, który tonąc w morzu zawołał – Panie, ratuj mnie! Próbując pomóc przyjacielowi czy sąsiadowi, możesz znaleźć się w sytuacji, gdy nie będziesz wiedział, jakich słów masz użyć. Możesz wtedy polegać na swojej mądrości, bądź też skierować do Boga cichą modlitwę o pomoc i mądrość z góry. Być może będziesz musiał podjąć decyzję w sprawach, którymi nie zajmowałeś się wcześniej, w sprawach, na które z powodu braku czasu nie mogłeś spojrzeć przez pryzmat ośmiu kroków. Możesz wtedy polegać na swoim osądzie, bądź też wzywać imienia Bożego, jak zrobił to Nehemiasz, i na nim złożyć ciężar decyzji. Również i w tym rozdziale chcę podkreślić znaczenie absolutnej konieczności spędzenia czasu na codziennej społeczności z Bogiem w modlitwie, i to zanim nadejdzie kryzys. Dzięki codziennemu kontaktowi z Bogiem może On stać się dla nas tak bliski, że gdy zmuszeni będziemy stawić czoło nieoczekiwanemu doświadczeniu lub gdy zajdzie potrzeba podjęcia szybkiej decyzji, to nasze myśli automatycznie zwrócą się do Niego, tak jak kwiaty zwracają się ku słońcu. Podobna relacja zachodzi i w odwrotnym kierunku.
Jeśli ignorujemy codzienne kontakty z Bogiem, to gdy pojawi się problem, Bóg będzie daleko od naszych myśli, a wtedy naturalnie oraz spontanicznie będziemy ratować się sami i polegać na naszej wątpliwej mądrości i sile. Gdy rozpatrujemy zagadnienie modlitwy, należy uwzględnić inne ważne kwestie, dzięki którym uważamy, że jest ona najważniejszym krokiem. Pomoże nam to również lepiej zrozumieć jej istotę. Dlatego też przyjrzyjmy się bliżej miejscu i funkcji modlitwy w poznawaniu Bożej woli co do naszego życia. Pierwszą rzeczą będzie podkreślenie znaczenia modlitwy. Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy kierowali do Niego nasze prośby. Zostaliśmy pouczeni, jak mamy prosić. Czytamy o tym na przykład w Ewangelii Łukasza, rozdział 11, werset 9-13. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Kiedy bowiem kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tak więc Duch Święty, wierny przewodnik, jest dawany w odpowiedzi na modlitwę. Proszę, abyście zwrócili uwagę, że gdy mówimy o proszeniu Boga, o prowadzeniu, to nie sugerujemy proszenia o szczególne znaki. Nie prosimy Go o zesłanie błyskawicy czy ognia z nieba. Zamiast tego proponujemy przedstawić Mu całą sprawę w szczególny sposób i poprosić Go, by przejął nad nią kontrolę. Bóg ma pewien plan co do Twojego życia. Czasami ludzie mówią, może być kilka dobrych decyzji w tej sprawie. Bóg dał nam umysł, byśmy mogli sami podejmować decyzje, a cokolwiek postanowimy, musi być zgodne z Bożą wolą, jeśli posłużymy się zdrowym rozsądkiem, który otrzymaliśmy od Niego. Ale jak już wcześniej wspomnieliśmy, gdyby tak było, to niewierzący byłby tak samo prowadzony przez Boga, jak modlący się chrześcijanin. Jonasz myślał właśnie w ten sposób. Kiedy Bóg posłał go do Niniwy, zdecydował na podstawie własnego osądu i zdrowego rozsądku, że równie dobrze może popłynąć do Tarszyszu. Po kilku dniach izolacji w dosyć osobliwym schronieniu rzetelnie zrewidował swoje dotychczasowe stanowisko. Bóg ma swoje powody, by posłać nas do miejsc, które On sam wybiera. Tak samo wiedział, co robi i posyłając do Etiopczyka Filipa, a nie posyłając do niego Piotra czy Jana. Miał też swój cel w posłaniu małej izraelskiej dziewczynki do domu Naamana. On to posłał Ananiasza do oślepionego w drodze do Damaszku Pawła, modlącego się o to, by Bóg go prowadził. Chociaż może być wiele wydawało się dobrych decyzji, to tak naprawdę tylko Bóg w stanie wskazać najlepszą decyzję i objawić ci ją wtedy, kiedy szukasz Jego woli. Przepraszam. Bóg nie tylko chce, abyśmy jedynie prosili Go o prowadzenie w podejmowaniu wielkich decyzji w naszym życiu, ale również i tych małych. Mamy cudowną możliwość proszenia Go o pomoc w każdej sprawie, ważnej lub mniej istotnej. Filipian 4:6-7 czytamy: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Musimy mniej ufać w nasze możliwości, a o wiele bardziej temu, co Bóg może dla nas uczynić. W życiu chrześcijan nie może być miejsca na samodzielne załatwianie spraw, o których sądzimy, że możemy załatwić je sami, a pozostawienie Bogu trudniejszych przypadków, z którymi nie możemy dać sobie rady. Nie ma rzeczy zbyt błahych i zbyt ważnych, abyśmy nie mogli polecić ich w modlitwie naszemu Panu.
On jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jest on przecież Bogiem, który podtrzymuje wszechświat ze wszystkimi gwiazdami i systemami planetarnymi. Nasz Bóg jest Bogiem, który troszczy się o trawę na łące i o wróbla, który spadnie na ziemię. On zna liczbę włosów na Twojej głowie, o ileż bardziej jest zainteresowany tym, co dzieje się w Twoim sercu. Chociaż 8 kroków poznawania Bożej woli ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o poważniejsze decyzje, to pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się do Boga w sprawach mniej znaczących. Bóg zachęca nas, byśmy zwracali się do Niego o pomoc w problemach dnia dzisiejszego, a dzień jutrzejszy zostawili w Jego rękach. On wcale nie zamierza objawić nam wszystkich szczegółów dotyczących naszego życia w jednej chwili, bo to mogłoby nas przynieść. Jego plan przewiduje prowadzenie nas dzień po dniu. W kazaniu na górze Jezus powiedział: nie martwcie się o dzień jutrzejszy. Jedno z najważniejszych tłumaczeń oddaje ten zwrot następująco: nie troszcie się zatem o dzień jutrzejszy, bo jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma swoją własną biedę. Chociaż jest prawda, że niektóre decyzje powinniśmy podejmować wcześniej, pamiętajmy, że pomoc Boża nadejdzie w odpowiednim czasie. Jeśli na przykład dano Ci 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie oferty pracy, którą Ci złożono, to dzisiaj nie musisz wiedzieć, co postanowisz. Możesz zacząć się modlić już teraz, a na odpowiedź wciąż masz 29 dni. Ile zamieszania i frustracji spotyka nas z powodu troszczenia się o przyszłość? Czy raczej nie powinniśmy każdego dnia polecać Bogu nasze życie i prosić Go o prowadzenie wtedy, gdy podejmujemy bieżące decyzje? Bóg chce, abyśmy dzielili się z Nim drobiazgami dotyczącymi naszego życia. Nie ma znaczenia, czy podejmujesz poważną decyzję, czy mniej istotną. Modlitwa daje nam możliwość dzielenia się z Bogiem różnymi szczegółami i jest środkiem, za pomocą którego możemy komunikować się z Nim, rozmawiać z Nim jak z przyjacielem. Kiedy rozmawiamy z przyjaciółmi o decyzjach, które musimy podjąć, wtajemniczamy ich w szczegóły i to niezależnie od tego, czy mają dotyczyć zmiany miejsca pracy, czy przeniesienia się do innej części kraju, czy też kupienia fotela bujanego do pokoju gościnnego. Rozpatrujemy z nimi wszystkie za i przeciw. Wyjaśniamy im, dlaczego jesteśmy skłonni podjąć taką, a nie inną decyzję. Jest to dla nas przywilejem, jako przyjaciół Boga, dzielić się z Nim nawet błahymi sprawami. Tak było też w przypadku Hiskiasza. Słyszeliśmy o dobrym królu Hiskiaszu. W Księdze Izajasza 37:14 czytamy, że otrzyma obraźliwy list z pogróżkami od Sancheryba. A gdy Hiskiasz przyjął list stron posłów i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Czy Bóg nie wiedział, co napisane jest w tym liście? Oczywiście, że wiedział. Jednak Hiskiasz jeszcze z nim o tym nie rozmawiał. Wybrał się więc w tym celu do świątyni. W dalszej części Księgi Izajasza znajdujemy klasyczną modlitwę. Hiskiasz przedstawia swoje argumenty, dlaczego Bóg powinien odpowiedzieć i wyzwolić swój lud. Zaczął tak, jak zaczynają się inne wielkie modlitwy zapisane w Biblii, a więc od podkreślenia wielkości i mocy Boga. Dalej przedstawił wielką potrzebę wyswobodzenia dzieci Bożych. Modlitwę zakończył prośbę o wybawienie od wrogów dla Jego własnej chwały, aby Jego imię było wywyższone przed sąsiednimi narodami. Bóg słyszał tę modlitwę i w odpowiedzi zesłał wybawienie Izraelowi. Jak dawno temu tak się otworzyłeś przed Panem? Dzięki spędzaniu czasu z Bogiem i nadzieleniu się szczegółami ze swojego życia dajemy Mu możliwość przekazania nam swojej woli. Gdy prosimy Boga o prowadzenie nas przy podejmowaniu decyzji, bardzo istotne jest to, by nauczyć się dostrzegać Jego odpowiedzi. Czy liczysz na to, że otrzymasz odpowiedź na Twoje modlitwy? Jeśli tak, to przyglądaj się, w jakiej formie nadejdą odpowiedzi. Biblia podaje wiele przykładów różnych metod, jakie Bóg zastosował, odpowiadając na modlitwy i prowadzenie i pomoc.
Czasami Bóg nie odpowiada w taki sposób, jaki się spodziewasz. On używa całej gamy sposobów. Pilnie wypatruj odpowiedzi, ponieważ obiecał, że ci, którzy szukają, na pewno znajdą Go. Jeśli będziemy Go wzywać, okaże się, że jest blisko nas. Pamiętajcie Natanela, modlącego się pod drzewem o Boże objawienie co do tego, czy Jezus jest Mesjaszem. W odpowiedzi na tę modlitwę Bóg posłużył się innym człowiekiem. Filip znalazł go pod drzewem i w ten sposób Natanael mógł rozpoznać Boże prowadzenie. Dworzanin etiopski, jadąc wozem z Jerozolimy do swojego domu, prosił o mądrość i zrozumienie rzeczy, które właśnie czytał. I wtedy Bóg posłał do niego Filipa, posługując się niecodzienną metodą. Jehoszafat znalazł się w kłopotliwej sytuacji z powodu Amonitów i Moabitów i pozostałych Itów, którzy wyruszyli przeciwko niemu na wojnę. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik w 20 rozdziale. Zorganizował więc spotkanie modlitewne, szukając w ten sposób Bożego prowadzenia i wyzwolenia z opresji. I wtedy Bóg zesłał proroka, człowieka o dziwnym imieniu, który nagle pojawił się na tym spotkaniu i dał im Bożą odpowiedź na ich prośbę. Przepraszam. Bileam, który prosił o Boże prowadzenie, ale tak naprawdę to go nie chciał, otrzymał Bożą odpowiedź za pośrednictwem osła. Bileam zrobiłby dobrze, gdyby go posłuchał. Danielowi i jego przyjaciołom zagrażała śmierć wraz z magami i czarnoksiężnikami, którzy nie potrafili zinterpretować snu króla, ale w odpowiedzi na modlitwę Daniela i jego kolegów proszących Boga o prowadzenie, Daniel otrzymał w nocy taki sam sen jak sen króla. Reszta historii jest nam wszystkim dobrze znana. W drodze z Egiptu do Kanaanu Izrael prosił Boga o prowadzenie i ochronę. Przez 40 lat byli więc prowadzeni przez słup dymu za dnia i słup ognia w nocy. Bóg prowadził ich pomimo ich grzechów, upadków i narzekań. Józef był przerażony wiadomością o tym, że Maria będzie miała dziecko. Modlił się więc o mądrość, jak zachować się w tej sytuacji, i Bóg posłał do niego anioła w odpowiedzi na jego modlitwę. Anioł poradził mu: nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej. Mateusz, rozdział 1, werset 20. Jozue, wielki generał armii izraelskiej, kiedy znalazł się pod Jerychem, szukał pomocy z góry. Wtedy wódz wojsk pańskich przybył do niego w odpowiedzi na jego modlitwę o prowadzenie. Kiedy Eliasz modlił się po ucieczce na pustynię, która trwała 40 dni, 40 nocy, Bóg objawił mu się w cichym, delikatnym głosie, a nie w piorunach, ogniu i wichrze, których Eliasz się spodziewał. Jest tak wiele różnych sposobów, za pomocą których Bóg odpowiadał na modlitwy swojego ludu. Cudowną prawdą potwierdzoną przez Biblię jest to, że gdy dzieci wołają o pomoc, to On odpowiada. Prawdopodobnie głównym powodem tego, że dzisiaj modlitwy nie są wysłuchane, jest fakt, że nie modlimy się właściwie. Jakub mówi coś na ten temat. Nie macie, bo nie prosicie. Jakuba, rozdział 4, werset 20. Czy jesteś zainteresowany poznaniem Bożej woli w swoim życiu i dzięki otrzymanej mocy z góry wprowadzeniem jej w życie, gdy zostanie ci ona objawiona? Odpowiedzią jest modlitwa. Wytrwała, uporczywa modlitwa. Nie ma lepszej metody na poznanie Bożej woli dotyczącej twojego życia niż proszenie Boga o prowadzenie w podejmowaniu decyzji, które stoją przed tobą. Dziękuję.